Najspanialsze WBaru, WS i WRX STI. O, uwielbiam ten model. Słyszałem go wielokrotnie na różnych zlotach. I mogę wam tylko powiedzieć, że na niskich obrotach to, jak brzmi Subaru, to jest coś niezwykłego. Zwłaszcza ten model, kurde, niezwykła sprawa i strasznie lubię go ogrywać w Forzach, po prostu Horizon. Świetnie wygląda, bardzo mi się z wyglądu podoba przede wszystkim, tak? Ten przód, ten tył zwłaszcza. Ten tył kojarzy mi się w ogóle z fantastycznym dźwiękiem, charakterystycznym dla Subaru. No chyba każdy, jak gdzieś tam Subaru jedzie, to każdy wie, że to jest Subaru, tak? To jest tak charakterystyczny dźwięk, jak dla Mercedesów, dźwięk samochodów AMG, z pakietem AMG. Czy, nie wiem, dla BMW dźwięk samochodów tych takich M-Power, czy nie jestem, jak to się tam nazywa, nie wiem. Ale w każdym razie wiecie, że to jest Subaru. No, tak samo jak słyszycie jakiegoś muscle cara, wiecie, że pod maską jest V8, tak? Gdy on charakterystycznie brzmi. I Subarki, zwłaszcza ta, ma ten swój taki charakterystyczny dźwięk, taki... To tutaj w grze na wysokich obrotach może słabo słychać, a na niskich obrotach też nie da się oddać tego takiego dźwięku z rzeczywistości. A jest on niesamowity. I na samym początku gry, to jest samochód początkowy, tak? Na samym początku gry dostajecie, po prostu macie wybór i możecie wziąć sobie tą Subarkę jako samochód podstawowy do offroadów, no i to jest... To ci tak... to spełnia takie twoje automobilne marzenie, kurczę. Przynajmniej moje, bo uwielbiam ten samochód. Udało się wygrać na najtrudniejszym poziomie. Podwójna satysfakcja. Tak, to ciągle jest prolog, ale za chwilę prolog skończymy i będziemy mogli sobie już iść dalej z grą i odblokować sobie coraz to kolejne rzeczy, znajdować. Ach, czy jesteście tak podekscytowani jak ja? Czy ta ekscytacja wylewa się z waszych ekranów, monitorów? Nie wiem, na czym to oglądacie, ale chyba na telefonach głównie, co? Czy to się wylewa z tego? Ten entuzjazm się wylewa tam. Wyczujecie, że ekranu wali was po oczach. Lucek, co ty robisz? I patrzcie, mamy już pierwsze wheel spiny. Odbieramy nagrodę 15 tysięcy kredytów. Słabo. I teraz mamy prawdziwą lipę, bo... Chociaż nie, mamy 116 tysięcy kredytów. Ulepszmy sobie jakiś samochód. I tak, chodźmy do centrum Horizon. Teraz będziemy mogli sobie... Co? Nie mogę tu wyznaczyć jeszcze trasy. GPS nie działa. Ludzie, kochani. No bo nie mamy na te nocne wyścigi żadnego samochodu, którym dałoby się wygrać. Chyba, że już Chyba, że już McLaren Senna nam się odblokował. Ale, ponieważ posiadam wersję Ultimate, to powinienem mieć do wyboru różne pakiety aut. Łącznie te DLC różne z pakietami samochodów. Chyba one już zostały odblokowane, podejrzewam, nas na starcie, ale nie jestem do końca pewny. Tak czy inaczej, wersja Ultimate, wiecie co nam daje. Daje nam też dostęp do kolejnych dwóch rozszerzeń, czego nie było w wersji Ultimate w Forza Horizon 3. Te dwa dodatkowe rozszerzenia mogliśmy sobie kupić za nie jakieś tam duże pieniądze, około 34 zł trzeba było za nie zapłacić, to naprawdę nie było jakoś dużo. I mogliśmy sobie pograć w całkiem fajne dodatki, Blizzard Mountain był takim ciekawszym z nich, nie? Zobaczcie, Salon mamy jeszcze zablokowany, ale wejdźmy w moje... No nie, mam tylko te dwa samochody, niestety. Salon jest zablokowany, więc jeszcze jesteśmy w tym prologu. Tu mamy ulubione, super, możemy sobie dodać samochody do ulubionych, świetnie, strasznie mi się to podoba. Będziemy mogli sobie szybciej wybierać te auta. Projekty, lakiery, możemy sobie tutaj popatrzeć, to samo co... A czekajcie, coś tutaj dodatkowego mieliśmy, dobrze, nie pokazuję tego. Motywy, drag strip, wybór samochodu, creative hub, motyw, lakier, no to chyba to samo co w trójce. Tu możemy sobie też różne... No dobrze, no to kurczę, no nie mam czym się ścigać. Subarką tam nie pociśniemy, ale możemy sobie zobaczyć Focusa, czy uda nam się jakoś sensownie ulepszyć, żeby ten wyścig jakkolwiek wygrać.
Ponieważ jest to samochód, znaczy ja mam, chcę nim pościgać się na szosie, to nie wiem, czy napęd na cztery koła jest dla niego dobry. Ale znowu też fokus z napędem na tył, dziwne, co nie? Co my tu mieliśmy? Czekajcie, co to jest ta biegłość? Skillsy, no tak. Ja całkowicie o tym zapomniałem, bo mieliśmy to w tym Fordzie Horizon 3, ale to już wszystko sobie tam ulepszyłem na maksa i... To dla każdego samochodu osobno? Będzie trochę więcej zabawy z tym. Dobra, nie będziemy się tutaj bawić tym normalnym silnikiem. Zrobimy sobie poszerzenie. Cyk. Możemy sobie tutaj dystansę też dać do kół. Nie wiem właśnie, czy w tym modelu to jest dostępne. Możemy sobie zrobić, tak jak mówiłem, RWD, ale tego nie będziemy robić. Dajmy sobie tu V8, 6 litrów. Dajmy sobie... Cip. O... I zaraz porobimy tego fokusika. Tutaj możemy trochę spoiler zmodyfikować. Nie wiem, czy tam... Zróbmy z niego jakąś Godzillę. Tu mamy z regulacją... O, oba są z regulacją. Bardzo fajnie. I w końcu... No przynajmniej dla tego samochodu te spoilery z regulacją nie wyglądają źle, ale pewnie dla innych samochodów będą te paskudne, które znamy z Forzy Horizon. Forzy Horizon 3. Co tu mamy? Wyścigowe opony, opony drag sterowe z bieżnikiem terenowym. No weźmy sobie po prostu wyścigowe. Podejrzewam, że za chwilę będziemy mieli tutaj dużo mocy, więc poszerzyć kapcie też nie zaszkodzi. Odrobinkę. Możemy zmienić felgi, ale te standardowe są ładne. Możemy jedynie sobie cal zwiększyć. Obniżymy zaraz furę. I zrobimy z nią fajne rzeczy. Cyk. I robię ją pod... Wow! Robię ją pod wyścigi. Tu nam prędkość i przyspieszenie spadło, ale to dlatego, że zaraz sobie to i tak dostroimy i będzie dobrze. I cyk. I teraz... pyk. Trochę za duże te koła, nie? O, możemy jeszcze pyk obniżyć. Tutaj mamy amortyzatory i resory do driftu. Z tego, co mi pisaliście w komentarzach, jak się pytałem was tam na live'ach, do czego to może być, jak to działa, to pisaliście, że to jest do zwiększenia kątu skrętu podczas driftu. Ogólnie kąt skrętu, nie? Więc ciekawie. No i teraz dopiero dochodzimy do osiągów. Więc nie wiem, co nam się tutaj uda zrobić. W ogóle starczy nam hajsu? Chyba tak. Okej. Okay. Więc tutaj naprawdę nie potrzeba dużo mocy, to jest mała buda. Napęd na 4K, ja podejrzewam, że to będzie koksu, naprawdę. To jest początkowy samochód, ja chcę do tego wyścigu się jakkolwiek przygotować. Chociaż mając klasę S2 właśnie, może zróbmy sobie ten samochód do klasy S1. Chociaż nie, bo tam chyba wszystkie klasy będą, czy nie? Nie no, wszyscy będą musieli mieć chyba klasę S1, tak? O, dobra. I tutaj możemy sobie jeszcze... co nam zrobić z tego samochodu? Potwora. Nie. Nie będziemy tak szaleć z tą mocą. O, elegancko. Klasa S1. Dajmy sobie tu jeszcze... Cip. I dobrze. I niech tak zostanie. W takim razie troszeczkę szerokość opon zmniejszymy. O. I żeby trochę tam polatał, ja myślę, że te zbyt szerokie opony mogą go delikatnie zdusić, więc tu nie będziemy sobie szaleć aż tak. Tu mamy już 900. Pamiętam, jak się bawiłem właśnie w te tuningi, żeby samochody robić na równo. Cyk. Tutaj będziemy mieli już trochę za dużo mocy, bo nam te, widzicie, statys nawet spadają, nie? To nie jest dobrze. Trudno. Trzeba będzie sobie jakoś z tym poradzić. Okej, okay, kupujemy. Zmieściliśmy się w tej cenie. Co mieliśmy po prostu kasy. Ja już zapomniałem, jak to nie mieć kasy. Jak to jest nie mieć kasy w tej grze. Znaczy w Forza Horizon 3, no to tam miałem chyba 8 milionów i wiecie, nigdy nie przyjmowałem się tuningiem. O, fuck. Czy to będzie dobre auto do wyścigów? Cholera go wie. Ale już teraz wiem, że na pewno będziemy musieli sobie zrobić... O, fuck. Tutaj nie możemy jeszcze robić tuningu. Trzeba wejść do...
tego. Ja sobie zrobię tutaj szybko taki tuning wyścigowy i chodźmy na ten wyścig. Dobrze, żeby ten samochód był bardziej taki nadsterowny, zrobiłem tutaj 80% napędu na tył. No i klasa S1, więc on też nie będzie tu jakimś koksem. Skrzynia biegów jest tak ustawiona, żeby jechało 360 km na godzinę maksymalnie. Tak, ale podejrzewam, że jakbyśmy sobie tą skrzynię też wyregulowali, to poleciałby może z 380. No, prędkość na ten wyścig naprawdę nie jest nam potrzebna większa, więc tutaj nie ma się co specjalnie spuszczać. Jest troszeczkę jeszcze podsterowny i nie wiem, jak pójdzie nam ten wyścig. No najgorzej to będzie chyba z czym? Ze skręcaniem, tak? Będzie trzeba dosyć mocno hamować, ale za to przyspieszenie w porównaniu do innych samochodów z tej klasy powinno być naprawdę bardzo dobre i raczej sobie myślę, że poradzimy. Bardzo fajna muzyka jest w Forzie Horizon 4, no ale wiecie, nie mogę jej tak puszczać tutaj głośno na YouTubie, bo zaraz mnie tutaj kanał zbanują i będzie po tym całym nagrywaniu, więc tak to wygląda. Cyk. Jesteśmy na miejscu. Okej? Patrzcie, jaki gościu jest po prostu niziutki. Jeszcze go dodatkowo obniżyłem w tuningu, więc już jest totalnie niski. Ciekawe, bo zobaczcie, w tym momencie otwiera nam się maska. I ciekawe, co by było pod tą maską. To jest specjalnie tak pokazane samochód z boku, żebyśmy nie widzieli, że tam pod maską nie ma fałki, nie? Nie mogę się doczekać, kiedy odblokujemy sobie już GTR-ka. Ale spokojnie, na wszystko przyjdzie czas. Zaraz będziemy się ścigać w klasie S1. Zobaczymy, jak mi pójdzie. Wiem, że ten wyścig jest naprawdę trudny. Grałem go w demie wiele razy. Ciężko było. Było naprawdę ciężko. Oh. Czy to, co to było? Aserat? Co to było? Czekaj. Ascari? What? Pierwszy raz widzę ten samochód. Czy będzie Arlinera? Wiecie, to jest polski samochód super sportowy. Dobra, ciśnijmy. Czy dam radę? Bugatti EB110. No na te zakręty to trzeba uważać. Spadaj Ford GT. Dobra, już nie wygram. Ja pierniczę. No tutaj trzeba mocno hamować przed zakrętami, bo... Jezu, jest strasznie tym Fordem. No ale gdybym miał jakiś samochód z napędem na tył, to by może było troszeczkę lepiej. Spróbujmy ten peleton podgonić. Oj. I tak ustawiłem, żeby ten dyferencjał, żeby na zakrętach w miarę ten samochód skręcał i nie był taki podsterowny. No, zdobyć pierwszą pozycję na tym wyścigu jest ciężko. Zwłaszcza jeśli będziemy próbowali się przebić przez ten peleton. Zobaczcie, że... próbuję tam trochę hamować silnikiem, żeby ich podgonić. Ja chyba powinienem sobie podłączyć pulsometr do komputera i pokazywać wam na ekranie, jaki mam puls. Bo jestem po prostu tak podniecony tym wszystkim. No nie mam innego samochodu, żeby tutaj walczyć. Ale ten Ford też nie jest zły. Można go tam przerobić na, jak widzicie, na różne sposoby. Tutaj wiem, że można szybciej pojechać, oni będą tu hamować ostro. Okej. Chwila skupienia. No tą szósteczką pod górę tak trochę za mocno go przydusiłem. Nie. O Boże, nie da się skręcać. Ale tutaj powinienem zrobić większy łuk. Dobra, udało się wziąć ten zakręt tak jak chciałem. Zależy mi tutaj jak na najwyższej pozycji, jak pamiętacie, Boże, nie da się tym skręcać. Jak pamiętacie z pierwszych odcinków Forza Horizon 3, to bardzo brałem pod uwagę to, jak samochód jest przystosowany do wyścigu. No oczywiście znajomość trasy też robi swoje, tak? W niektórych miejscach można sobie pofolgować z hamowaniem
i lecieć wszystko driftem i da się wtedy też to pokonać. Albo sobie całkowicie jakoś tam skracać. Patrzcie, co się dzieje. Woo! Dawaj tego GTR-ka, dawaj. Fajnie to jest pokazane z boku, ta linia mety, kiedy widzimy, ile nam tak naprawdę brakowało między tym najlepszym zawodnikiem. Wyścig poszedł mi tak sobie, spodziewałem się tego, że z zakrętu będzie mnie wywalać. Ten samochód nie nadaje się zbytnio do ścigania. A czy można by było zrobić mu napęd na tył, ale to jest taka profanacja, mi się to nie podoba. Można by było na przykład dać mu trochę mniej mocy, albo z tym dyferencjałem jakoś się tam pobawić jeszcze, żeby samochód nie był taki, nie wywalało go z tych zakrętów. Jest strasznie, strasznie trudny do opanowania. Ale da się, na pewno go tam się da jakoś fajnie zrobić. W każdym razie, niektóre osoby mówią mi, że w tej części Forza Horizon jest troszeczkę inaczej z prowadzeniem samochodów. Osobiście nie zauważyłem, żeby było jakoś tam, były tam jakieś znaczne różnice. Okej? Także to już jest powoli koniec tego prologu, który znamy z dema i za chwilę będziemy mieli odblokowywane coraz to kolejne rzeczy, które będziemy mogli sobie robić. Moi drodzy, no, kupowanie posiadłości i te inne bajerki, nie? Cyk, zobaczcie. No i to tym samochodem fajnie się jeździ po szutrze. On jest dedykowany do szutru, moi drodzy. Ale podoba mi się ten Ford Focus ogólnie, z wyglądu. Ja zawsze samochody oceniam, jak on wygląda, dopiero później zastanawiam się, co można z nim zrobić w Fordzie Horizon 3 czy 4, w ogóle w Fordzie Horizon. Więc jak samochód mi się podoba, to już połowa sukcesu. A czasami samochody są naprawdę paskudne z wyglądu, ale jak brzmią fantastycznie, to też mi się podobają. Więc dźwięk też nie jest tutaj bez znaczenia. I cyk, Fordzinko. No i teraz będziemy mieli wyścig szutrowy, na którym oczywiście wezmę moją fantastyczną Subarkę. Też sobie ją przetestowaliśmy w demie i jest to zdecydowanie najlepszy samochód na początek. Czego nie mogę powiedzieć o tym Fordzie? O, czekajcie, tutaj można na skróty. Już mi się przypomina Forza Horizon 3 wyścigi online, gdzie mogliśmy sobie jeździć od punktu do punktu na tych festiwalach, tak? Na tych mistrzostwach. I wszyscy wtedy na przełaj cisną, nie? Zawsze tak jest. O kurde. No i pięknie, zobaczcie na to. I teraz jak otwiera się maska, co tam widać pod tą maską? Nie było widać żadnej fałki, kurczę, nic nie było widać. Jakby tu miała być w tym samochodzie fałka, to by trzeba było wyrzucić wszystkich pasażerów z tyłu i tam ją zainstalować. To nie ma miejsca z przodu, no gdzie tam? 6 litrów? Ej, czemu tym samochodem? Kurde, ja chciałem tu Subarkę. Ach, zagadałem się, trudno. Może jakoś dam radę. Mam tu opony szosowe. No ciekawe, czy będą tutaj też silniki, trzycylindrowe. Ej, wy się śmiejcie, ale właśnie dosyć dużo pozytywnych opinii jest na temat tych trzycylindrowych silników. Jeszcze nie wiadomo, jak będzie z ich trwałością. Niektórzy się tam śmieją, że o, co 100 tysięcy kilometrów będzie trzeba wymieniać cały silnik. Nie wiem nic na ten temat. One są mocno wyżyłowane, to prawda. Mają tam po 130... Co, 130? Czy 110 koni mechanicznych te silniki trzycylindrowe. Wiecie, mówię tu o Citroenach, mówię tu o na przykład Skodach, w których są te jednostki instalowane, czy tam w Volkswagenach ogólnie, w grupie Volkswagen, w Audi też są. Nie wiem, czy w A1-ce? W A1-ce są instalowane te silniki trzycylindrowe. W każdym razie, tak wracając do pozytywów, ostatnio miałem do czynienia posłuchać taki samochód i popatrzeć, jak on sobie śmiga. I powiem wam tylko tyle, że naprawdę jest bardzo cichutki i nie ma takich drgań od tego silnika, jak samochód jest na postoju, tak? No i co? No jedzie tak samo jak każdy inny samochód, który spotykasz na drodze. Oczywiście od niskich obrotów nie będziesz miał jakiegoś tam niesamowitego powera, więc żeby z niego wyciągnąć tą jego całą nominalną moc, to trzeba go po prostu wpierdzielić na obroty dosyć wysokie.
i raczej go na tych obrotach trzymać, jeśli chcemy jakkolwiek przyspieszać. No ale patrząc na takie nasze... Wiecie, ja ostatnio miałem do czynienia z furami dosyć mocnymi. Mam tu na myśli 500-600 konne maszyny od Mercedesa. Możecie zobaczyć sobie na moim drugim kanale, jak tam sobie śmigałem nimi w ruchu drogowym normalnie. To możecie... To dało mi troszeczkę do myślenia, bo mając taką szybką, fajną furę do dyspozycji, no nigdzie nią nie pojeździsz tak naprawdę. Jak jesteś na autostradzie, to jedziesz te 120 czy 140 km na godzinę, bo jak pojedziesz szybciej, czy tam 200, czy tam 170, to zaraz się pojawią przed tobą jacyś kierowcy, którzy będą jechać bardzo wolno i cię po prostu zatrzymają. I większość jazdy takim samochodem polegała na tym, że my staliśmy gdzieś tam w korku, jadąc w konwoju, tak, i nie dało się tak naprawdę ujarzmić tych samochodów w 100%, czy raczej pobawić się nimi w 100%. Jakoś tam przez krótką chwilę mogłeś sobie poprzyspieszać, popierdzieć nimi, pobawić się i to jest spoko, nie? Dlatego takie eventy są bardzo fajne, gdzie możesz sobie takie fury potestować. Ale tak na dłuższą metę... No później i tak takim samochodem będziesz jeździł jak wszyscy inni, nie? Takie auta myślę, że mają sens w miejscu na świecie, w innym kraju, gdzie są naprawdę szerokie, wielopasmowe drogi, gdzie naprawdę można się pobawić nimi, nie? Gdzie można sobie tam przyspieszać i przez dłuższy czas sobie pojeździć szybciej, sorki. Zaczyna mi się coś tam odbijać. No a tutaj u nas w Poland to niewiele jest chyba takich miejsc, gdzie rzeczywiście można takimi autami sobie poszaleć, nie? No już nie mówię o tym, że można nimi pojeździć gdzieś tam na torze. Dla mnie tor to jest, jeśli chodzi o gry torowe na przykład, to jest to coś nudnego. Nie mam żadnej satysfakcji z jazdy czy zabawy w takich grach. Zdecydowanie wolę takie arcade'ówki z otwartym światem. Jest to dla mnie dużo bardziej przyjemne niż właśnie gry torowe na zamkniętych gdzieś tam przestrzeniach. Strasznie tego nie lubię. Ale też planuję sobie właśnie zrobić takie stanowisko do jazdy w takich bardziej symulacyjnych grach, czyli wiecie, kierownica, pedały i tak dalej. I to wtedy ma sens, jeśli rzeczywiście sobie przygotujemy takie stanowisko, bo jeśli ja tak sobie jestem tutaj przed komputerem, ja wiecie, składam przy nim filmy i sobie przy nim pracuję i miałbym cały czas odłączać tą kierownicę i odłączać, no to jest całkowicie bez sensu. To już wolę sobie zrobić zupełnie odrębne stanowisko z fotelem jakimś tam wyścigowym, do niego podłączyć sobie, wiecie, kierownicę, monitor, tak dalej i sobie odpalić się komfortze, powiedzmy nawet z Xboxa, do Xboxa podłączyć kierownicę i sobie grać. I tyle. A tutaj mieć odrębne stanowisko. Ja taki jestem, no. Dla mnie rzeczy mają spełniać określoną funkcję i muszą być do tego przystosowane. Jeśli miałbym podłączać tutaj kierownicę i próbować grać jeszcze siedząc na fotelu na kółkach, który jak wciśniemy pedał gazu, to będzie się odsuwał do tyłu, no to mnie kurwica strzela i nie mogę po prostu. Testowałem, sprawdzałem, grałem, nie podoba mi się to i zdecydowanie wolałbym sobie zrobić całkowicie od nowa takie typowe stanowisko do wyścigów bardziej symulacyjnych i tyle. I mam w planach to zrobić, jeszcze nie teraz, ale byłaby to chyba fajna opcja, nie? Dobrze, i mamy domek. To jest pierwszy domek, chyba każdy gracz musi go kupić. To jest już prolog, który sobie skończyliśmy. Okej. Dali nam dom za darmo. Świetnie. Ta gra wygląda ślicznie, jest niesamowite. Jest niesamowite, że tak można sobie bez problemu. Dobra. Kurtki. Wow. To nie jest kurtka, tylko bardziej bluza. Ja sobie chyba tę grę wezmę w wersji angielskiej. Wiecie czemu? Bo niektóre rzeczy nie są tutaj dosyć dobrze przetłumaczone. Tak samo było w... Ej, fajne to jest! Można sobie ciekawie postać przebierać. Śmieszne. Dobrze.
Twoje nieustanne wsparcie motywuje nas do tworzenia wspaniałych gier, nagrody na podstawie twojego poziomu lojalności. Koszulka plus super losowanie, koszulka, to już mam. I super losowanie, emotikon, Okej, dostaję tutaj nagrodę za wszystkie Fordzy. A gdzie jest nagroda za Fordzę Horizon 1? Przecież ja też mam jedynkę, o co chodzi? Nagroda za grę Fordzę Horizon 3. Półciężarówka Ford Raptor, spoko. Nagroda za grę Fordzę Motorsport, Ford GT z 18 roku. Ciekawe. Moje samochody, zobacz. Gdzie jest mój samochód? Muszę je odebrać, czy jak? Twojego maszyny są... No dobrze, fajnie. Dziękuję. Ford GT z 18 roku. To jest ten najnowszy, który przód jest bardzo dyskusyjny. Niespecjalnie mi się podoba ten przód samochodu. Ale mamy. A gdzie jest McLaren Senna z Dema? Ja się pytam. Nie, zdecydowanie ten przód w tym Mustangu mi się nie podoba. W poprzednim modelu... Wow, ale zobaczcie, jaką mamy zajebistą furzę Vista teraz. Teraz mamy na dworze wszystko. Ale zajebioza, człowieku. Wow. Ej, nie mamy popsutej kierownicy. Super, jaram się tym wszystkim. I możemy już sobie tutaj jakieś ulepszenia, ale zajebioza. Czy tutaj będziemy sobie też tuningować to wszystko? Ej, czemu nie możemy zobaczyć silniczka? Ale superowa. No i fajnie. Tu możemy sobie wszystko ulepszyć? Serio? Chcecie mi powiedzieć, że ja na dworze będę wszystko ulepszał? Ale zajebiście. Wow. Zrobimy konwersję napędu na 4 koła. Co tu możemy za silniki? V10. Ale paskudny jest ten przód. Nie, nie będę ulepszał tego samochodu. Protestuję. Co tu mamy jeszcze za fury? No i mamy jeszcze tego Raptora. Tak? Ford Raptor. Fajnie, że markami to jest teraz, zobaczcie. Są, marki się wybiera na prawo, na lewo, prawo. A tutaj na dół pewnie będą konkretne modele. Myślę, że to będzie bardziej czytelne. Tak to wygląda na pierwszy rzut oka. Okej, więc to mamy sobie cyk. Teraz musimy z tego wyjść, żeby coś tam nowego chyba odblokować, zdaje się, nie? Także mamy pierwszą chatę. Każdy gracz ją dostał. Później będziemy mogli sobie kupować coraz to nowe posiadłości. I zaczyna nam się jesień. I pierwszy raz będę mógł przetestować sobie jesień w tej grze. Jak się to płynnie zmienia, nie? Okej. A, ten wyścig też mieliśmy chyba w demku. No i super. Wyznaczyłem już. Hops. Dobra, i jest Mustang. Na ten przód na szczęście nie będziemy często patrzeć, bo tył jest fantastyczny w tym Mustangu, ale przód jest taki dyskusyjny. Moim zdaniem on troszeczkę za bardzo opada w dół, nie? Zdecydowanie podoba mi się ten przód w poprzednim modelu. Ty, jak to brzmi? Wow! Ej, brzmi superowo ten samochód. Aż zaczynam zazdrościć Rezigiuszowi, chociaż on ma właśnie ten fajny model z wyglądu, nie? Yeah, baby! Mamy zegary w milach tutaj, elektroniczne. Właśnie, bo zauważyłem jedną rzecz, że w niektórych samochodach chyba mamy te środkowe monitory, że one są aktywne. Pamiętamy, że w Fordzie Horizon 3 one nie działały, tak? Myślę, że dopiero w następnej Fordzie we wszystkich samochodach będą one funkcjonować. A tutaj to ciężko powiedzieć. No dobrze, ale mamy sobie, zobaczcie, mamy te zegary środkowe. Co my tam na nich możemy wyczytać? Na pewno mamy obroty i na pewno mamy prędkościomierz. To jest oczywiste, nie? Czy coś tam jeszcze dodatkowo się wyświetla? Tak, widzimy, że kilometry, które przebyliśmy tym autem, też tam się wyświetlają na tym zegarze, czego nie mamy już na zwykłym hudzie, nie? Co tam jeszcze mamy takiego ciekawego? No jest, są statystyki rozgrzania, ale to chyba zawsze jest rozgrzane do maksa. Mamy napełniony bak do końca. Ale brzmi świetnie ten samochód. O, tutaj możemy lepiej to zobaczyć, widzicie? Na dole macie pokazane, ile przejechaliśmy tym samochodem.
i reszta statystyk to są chyba takie zamrożone, bo tylko mamy aktywny prędkościomierz, obrotomierz i te kilometry przejechane już, nie? Tak zwany mileage. I mamy sobie jeszcze taką kamerę. Cyk. Hehe. Ale brzmi świetnie, podoba mi się, naprawdę. Wow. Naprawdę bardzo ładnie brzmi ten Ford. Moi drodzy, zapraszam was na kolejny odcinek. Trzymajcie się, na razie. Pa, pa.